Siema, witajcie w kolejnym odcinku ciekawostek z GTA 5. Dzisiaj rozpoczniemy od tego, że misja Wielka Fucha nawiązuje do filmu Włoska Robota i w obydwu przypadkach znajdują się ciężarówki, manipulowanie światłami oraz samochody w takich samych kolorach, z tym, że w grze jest ich 4, a w filmie 3. Gdy jesteśmy Trevorem w jego pojeździe, możemy czasem posłuchać CB radia. Bardzo rzadko możemy usłyszeć, jak ktoś twierdzi, że ma na imię Eddie Love i tak samo nazywała się postać poboczna w GTA 4 i była ona seryjnym mordercą w Liberty City. I'm a security guard. Ha! A damn rent-a-cop! Go sit in the chair and watch the world go by! Hey, don't be mad at me, because you're a truck driver with a serial killer's name. This is Big Dick Daddy. I'm about damn tired of all y'all ratchet jaw. W zadaniu Pogoń za prawdą otrzymamy urządzenie, które prawdopodobnie nawiązuje do miernika z Pogromców Duchów. Make the ancestors proud, Zolag. I mean, Zondar. W misji Skok w Paleto dwóch pierwszych policjantów nazywa się Kirkman oraz Grimes, czyli tak samo jak twórca oraz główny bohater komiksu The Walking Dead. Stay back! We got hostages! Tell the sheriff the 211 is confirmed. We're gonna need everything we got down here. Hey, she's still quiet! There! Better equipped than we thought! Take it out! Michael, wchodząc do domu, czasem wypowie takie same słowa, co Max Payne w pierwszej części i usłyszymy je tylko w początkowej fazie gry. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. Honey, I'm home. Oprócz tego Michael także miał napad w domu oraz może kupić jako jedyny koszulę z Max Payne 3. A to już wszystko w tym odcinku. Cześć!